Liczbę 163 zapisaną w systemie dziesiętnym zapisz w systemie binarnym. Na wstępie wypiszmy kolejne potęgi liczby 2. 2 do potęgi zerowej to jest 1, 2 do potęgi pierwszej to jest 2, 2 do potęgi drugiej 4, 2 do potęgi trzeciej to jest 8, 2 do potęgi czwartej mamy 16, 2 do potęgi piątej 32, 2 do potęgi szóstej 64 i 2 do potęgi siódmej 128. Liczbę 163 zapiszemy jako sumę potęg o podstawie 2. Zaczynamy od największej z liczb. Patrzymy, czy 128 mieści się w 163. Widzimy, że się mieści, więc możemy rozpisać to jako 128 plus. I teraz obliczmy, ile jeszcze nam zostanie po dodaniu 128, jaką liczbę tu należy dodać, aby dostać 163. Czyli wykonujemy działanie 163 minus 128, dostaniemy 35. Teraz zastanawiamy się, ile nam się mieści w 35. Widzimy, że 64 już się nie zmieści w 35, ale 32 zmieści się. Czyli te 128 przepiszmy. A teraz zamiast 35 wpiszemy, że jest to 32. No i 35 minus 32 to jest 3. Teraz szukamy, która z liczb mieści nam się w trójce. Oczywiście mieści nam się od dołu idąc, mieści nam się teraz dwójka. Czyli rozpiszmy to jako, z powrotem przepisujemy te 128 plus 32. No i w trójce mieści się dwójka. No i zostanie nam jeszcze jedynka. Jedynka również jest w tym rozkładzie. Teraz każdą z tych liczb zapiszmy jako 2 do jakiejś potęgi. Tu mamy 128, to było 2 do 7. 32 to było 2 do 5. 2 to było 2 do 1. I 1 to było 2 do 0. Teraz możemy już przejść do zapisu liczby za pomocą zer i jedynek. W najwyższej potędze mamy 2 do potęgi 7, czyli na pierwszym miejscu będziemy mieli jedynkę. Ponieważ nie mamy 2 do potęgi 6, to na drugim miejscu jest 0. Następnie mamy 2 do 5, czyli mamy jedynkę. 2 do 4 nie ma, czyli jest 0. 2 do 3 nie ma, czyli jest 0. 2 do 2 nie ma, czyli jest 0. I mamy 2 do 1, czyli znowu jest 1. I 2 do 0, czyli również mamy 1. Możemy jeszcze zapisać, że jest to liczba zapisana w systemie dwójkowym.